Osie. Witam też w imieniu Iwony Królowskiej, która niestety nie mogła dzisiaj do nas dojechać, ale też wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj jest ciekawy dzień i ciekawa artystka, bo przyjechała z Wrocławia, Natalia Okoń-Rudnicka, a tytuł wystawy Przypadki Karolinki R. A dlaczego te przypadki Karolinki R? To najlepiej chyba sama artystka nam opowie. A my przy okazji dzisiaj będziemy też promowali i będziemy dziękować również naszemu patronowi e-magazynowi Na Tle Sztuki, który się pojawi już teraz w październiku. Następny numer już 7 listopada jest planowany i będzie co miesiąc nowa idea takiego magazynu mówiącego o sztuce współczesnej i nie tylko, o problemach naszych, ale też o komercji w sztuce współczesnej. Muszę podziękować zawsze, jak to czynię, naszym wszystkim patronom, a szczególnie partnerom naszym kreatywnym Creative Poland oraz tych, co nas zawsze wspierają, czyli wydawnictwo Hocus Pocus, Big Design, naszą drukarnię i wielu innych, którzy zawsze są u nas na naszych zaproszeniach. Bardzo dziękujemy. I teraz chyba to jest ten czas, kiedy oddać trzeba głos artystce. I zapraszam. Witam wszystkich na moim wernisażu. Tak, nazywam się Natalia Okoń-Rudnicka. Dlaczego przypadki? W ogóle chciałam zrobić taki psikus i nic nie mówić, bo artyści, malarze zazwyczaj w ogóle się nie, im nic nie mówią na temat własnych prac. Ale my byśmy nie pozwolili. Ale chyba właśnie nie. To mi się nie uda. Nie, ona się mówi. Ja właśnie szczególnie chciałam tutaj powiedzieć, że tak. Dlaczego przypadki Karolinki R? Tak się złożyło, że jedna z moich w ogóle pierwszych wystaw malarskich, jakie miałam jeszcze tam we wczesnym momencie moich studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Wrocławiu, właśnie nazywały się Przypadki Natalii O, które jakby traktowały o moich różnych dziwnych sytuacjach życiowych. I tak to sobie ewoluowało i też tak jest, zauważam w moim życiu taką prawidłowość, że wszystkie prace, które robię gdzieś tam są akurat ilustracją etapu, na którym się aktualnie znajduję. Po tych obrazach widać, na jakim etapie się aktualnie znajduję. Znajduję się na etapie takim, że zostałam parę lat temu mamą. No i aktualnie największą inspiracją taką w życiu i w twórczości jest dla mnie moja córeczka Karolinka. I stąd właśnie wziął się tytuł tej wystawy jako taka kontynuacja, jako takie przedłużenie mnie po prostu. I jakby też nadanie nowemu bytowi, nowemu stworzeniu jakiegoś takiego fajnego kształtu. Wszystkie te obrazy powstały na przestrzeni 2 ostatnich lat, większość na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy. Tutaj zresztą widać, gdzie moje dziecko jest młodsze, gdzie jest troszeczkę starsze, aktualnie skończyło 3-latka miesiąc temu. No i wszystkie te prace są gdzieś tam związane z moimi fotografiami, z tym, jak przekształcam te fotografie i jak gdzieś tam się wyobraźni one potem kształtują i jak, no i jak jakby chciałam oddać ten świat dziecka i też no, mój świat, w którym ja jakby przedstawiam to, co się ze mną i z moją córeczką dzieje podczas licznych spacerów, tam wypraw i tak dalej. Wszystkie te obrazy to są prace robione na płótnie, barwami akrylowymi. No i przyznam się, że we wcześniejszej mojej twórczości jakby było zdecydowanie więcej i koloru, i ornamentu, wzoru. Te moje wcześniejsze obrazy są zdecydowanie bogatsze. A tutaj, żeby oddać jakby ich charakter i takie wyciszenie, które we mnie nastąpiło w pewnym momencie, zdecydowałam się, że te obrazy akurat były zdecydowanie bardziej oszczędne niż niegdyś, ale też chciałam przez to podkreślić właśnie taki charakter no i mojego dziecka i tego, w jakim jakby stanie aktualnie się z tym moim dzieckiem znajdujemy. No i też można gdzieś tam odczytać jakieś moje myśli i może też niepokoje, które gdzieś mi na tej drodze posiadania właśnie potomstwa towarzyszą. Jakby Państwo mieli jakieś pytania do mnie, to serdecznie zapraszam. Szczerze powiem, że wolę zdecydowanie rozmawiać tak osobiście niż wypowiadać się tak bardziej na forum.
No i to wszystko. Dziękuję bardzo. Zaprosiłaś w naszej galerii. Wystawa będzie trwała do 31, więc będzie można jeszcze w tych godzinach umawiać się również na spotkania z nami tutaj indywidualnie, poza godzinami pracy również w galerii, ponieważ my jesteśmy otwarci non-stop 24h, bo trzeba się z nami mówić po prostu. Galeria jest otwarta i będziemy tutaj wszystkich zapraszać. Dziękuję również, no i chyba jest otwarcie. Nastąpiło. Już nie, to było tylko całą noc. Musimy zrobić gości, ja utomnik. Ale może robić. O, nie wiem, na zdjęcia. Nie będę tego pisał, tak jak radzi.